Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny wrócił do bramki Arsenalu w idealnym momencie. Po pierwsze przed ważnymi meczami w Premier League, po drugie przed kluczowymi meczami w Lidze Mistrzów, teraz z Montpellier, gdzie Arsenal cały czas walczy z Schalke o to, żeby nie zająć drugiego miejsca w tabeli i nie grać zaraz od razu w 1/8 z Barceloną, jak to miało miejsce ostatnio, czy z Realem Madryt. Wrócił i od razu Arsenal wygrał arcyważne derby Tottenhamu, ale powiedz, no nie Wojtek Szczęsny wystąpił w tym meczu w roli głównej. Mam wrażenie, że mimo porażki to jednak Hugo Lloris, przynajmniej bramkarski, show mu ukradł. A generalnie Emanuel Adebayor zabrał wszystkim ten mecz, bo strzelił gola, co prawda, a potem dostał czerwoną kartkę i to był taki moment, w którym się mecz odwrócił. Znaczy do tego momentu było to spotkanie w miarę wyrównane, a potem już tak naprawdę istniał tylko Arsenal. Znaczy, Wojtek nie popełnił żadnego błędu w tym meczu, ale też nie miał tylu okazji do interwencji, co Lloris, który tak swoją drogą nie może być pewny miejsca w pierwszej jedenastce Tottenhamu. To w tej chwili tak się zrobiło, że André Villas-Boas wymienia, nie powiem, że co mecz, ale często wymienia, stawia albo na Brada Friedela, albo na Hugo Llorisa. No ta interwencja przy strzale głową Oliviera Giroud była naprawdę, naprawdę rewelacyjna. Znaczy, gdyby po tym strzale Francuza padł gol, to nie mielibyśmy do Llorisa żadnych pretensji. On jednak obronił. Szczęsny nie miał okazji do takich interwencji. Tottenham nie oddał wielu strzałów, a te, które oddał, tak naprawdę wylądowały, te celne, tak, wylądowały w bramce Szczęsnego i przy nich nie miał nic do powiedzenia. I to, co zobaczyliśmy, zwłaszcza w tym czasie, kiedy Adebayor był jeszcze na boisku, kiedy gra była wyrównana, no to, że Szczęsny wraca do takiego samego Arsenalu, jaki zostawiał. To znaczy, że wraca do Arsenalu, w którym obronie zdarza się popełniać naprawdę gigantyczne błędy, po których bramkarz niewiele może zrobić. Znaczy, to, co zrobił Per Mertesacker przy pierwszym golu dla Tottenhamu, no to nie było zachowanie człowieka, który zagrał bardzo dużo meczów w reprezentacji Niemiec, który był na wielkich turniejach z tą reprezentacją, tylko to było zachowanie juniora i akurat teraz trafiło na Pera Mertesackera, ale przypominamy sobie w ostatnich tygodniach fatalne mecze André Santosa, przypominamy sobie słabe Vermaelena, przypominamy sobie Obrońca kościelnego. słabe Kościelnego i ta obrona, i nic nie wskazuje na to, żeby ta obrona nagle miała grać lepiej. To znaczy, to jest z jednej strony to jest dobra wiadomość dla Szczęsnego, będzie miał mnóstwo okazji do interwencji, no ale też zła, no bo może co chwilę stawać w takiej sytuacji, kiedy nic nie może zrobić. Co prawda jest też tak, że Vito Manone, który dostał szans mnóstwo w tym sezonie, no bo Szczęsny był na początku kontuzjowany, potem wrócił tylko na jeden mecz, potem znowu 2 miesiące odpoczywał, jakoś, zmagał się jakoś z tą obroną. Zdarzały mu się interwencje bardzo dobre, ale on też popełniał błędów. Ja myślę, że w tej chwili to już nawet nie rzecz w tym, żeby Szczęsny dokonywał cudów w bramce, tylko żeby nie popełniał takich błędów, jakie zdarzyły mu się w meczu z Southampton i takie, jakie Manone, jaki Manon popełnił w meczu z Norwich. No pamiętasz, wtedy Norwich pokonało Arsenal. A powiedz, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to Arsenalowi właściwie tylko teraz pozostaje czekać na potknięcie Schalke, bo przegrali z nimi mecz i zremisowali u siebie i za chwilę znów może być to nieszczęsne drugie miejsce. No i jeszcze musi sam wygrywać. Znaczy, to jest, pamiętajmy o tym, że Arsenal pewnie patrzy na Schalke, na to, jak będą grali Niemcy, no ale też przede wszystkim musi wygrywać. Jeżeli nie wygra z Montpellier, no to i jednocześnie Schalke pokona Olympiakos, no to wtedy Schalke będzie pewne pierwszego miejsca w grupie, więc tutaj są potrzebne dwie rzeczy. Owszem, Schalke musi punkty stracić, a Arsenal musi już tylko wygrywać, z czym, jak pamiętamy, bo to nie dotyczy tylko tego sezonu, ale także poprzedniego, no to jest drużyna, która w zaskakujących okolicznościach potrafi punkty tracić, nawet zespołem, który jest zdecydowanie słabszy. No Montpellier na pewno jest słabszy od Arsenalu, zwłaszcza w tym
w tym sezonie, no tylko że to wcale nie oznacza, że mistrzowie Francji nie wywiozą z Londynu punktu, także przez to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli przez bardzo słabą obronę Arsenalu.